Cześć, cześć, witajcie bardzo serdecznie w podcaście Luźno przy kawie. To 206 odcinek, 6 odcinek 8 sezonu tego podcastu, co jest luźno, jest przy kawie i pijemy kawę i gadamy o wszystkim. I się flow kończy. Z tej strony Adam Borodo. Maciej Welc. Jakub Ścisk, dzień dobry. Tak, dzisiaj w trójkę jesteśmy dla was, to co Maciej powiedział. Przedostatni odcinek? Bo ja nie wiem, zobaczymy jak nam wyjdzie z czasem, nie? I czy my zdążymy jeszcze coś po świętach nagrać, to nie wiem, być, wiem albo nie wiem, a może, być może, a może nie może. To tak jak politycy teraz opowiadają w różnych miejscach, więc tak się zastanawiam, czy to jest... Ja myślałem, że politycy to teraz gaśnicami w Sejmie. To jest w ogóle jakaś... To jest w ogóle, to też o tym sobie pewnie dzisiaj pogadamy, jako że my prawie, że wszystko komentujemy w różny sposób, ale to jest po prostu dno dna tak naprawdę. Ale nie, chodzi mi tylko o to, że zobaczymy, czy to jest drugi, znaczy przedostatni odcinek przed Nowym Rokiem, czy jeszcze się z trzy razy, czy jeszcze dwa razy się usłyszymy oprócz tego odcinka. No dobrze, panowie, wróciliśmy, tak jak i poprzedni odcinek, jesteśmy trochę bez wideo, też to tłumaczyliśmy. Liczę, że jesteście nasi słuchacze oczywiście. Bez większego problemu z tym, jak coś to dajcie znać, będziemy się tutaj jakoś ratować, ale póki co musimy tak, a nie inaczej. Panowie są ze mną na FaceTime'ie i cały czas sobie kamery blokują. Dobrze. Wiesz dlaczego? Bo jak zmieniam ekran, to mi się blokuje kamera? Tak, tak, dokładnie. Jak przełączasz kartę do Notion, gdzie są tematy... Co ty gadasz? No to tam jest tak zwany... Bo wy w przeglądarce przecież wejście. Ja wam łącze wysłałem. No tak, dobra, okej, dobra, dlatego. A ciebie Kuba na MacBooku nie podłączył bezpośrednio do aplikacji FaceTime na MacBooku? Nie podłączył. A to dziwne. Nie podłączył. A to dziwne. O, zobacz, myślałem, że podłączy normalnie, stąd ta kwestia. Dobrze, panowie. Ja robię time marka tak naprawdę, bo... Znak czasu, już? Albo znak czasu, nie, bo taki znak czasu dotyczący jakby tego, co się działo, albo tego, co się dzieje, albo co się będzie działo, bo tydzień wam minął, myśmy ostatnim razem byli z Jankiem w odcinku, żeśmy trochę rozmawiali, was nie było, bo każdy miał swoje rzeczy, zresztą na początek miesiąca, więc był Janek. Czy u was coś ciekawego się dzieje, oprócz tego, że śniegu nie ma? Oj, Adam, codziennie wiele ciekawych rzeczy. Tutaj przewrotność, wiesz, dynamika. A, rozumiem to. Kuba, ja Kubę widzę jak zawsze, tak jak wy go widzieliście na żywo, no po prostu piękny, młody, ale nie bogaty jeszcze. Jeszcze trochę do tego. Jak to nie wygląda? Nie wiem, czy widzisz takie zjawiskowo. Odbicie. Ja widzę, no w tych okularach. Właśnie, mówienie o tym, co widzimy teraz, jest takie bolesne dla słuchaczy, bo oni nie widzą tego, co my. Tylko nasze słowa są w stanie zilustrować to, co my widzimy. Żadnego tutaj live'a na YouTubie nie ma, żeby to zobaczyć. Ale zobacz, nie ma opóźnienia. A druga kwestia jest taka, że teraz nasi słuchacze mogą grać oczami wyobraźni. Tak jest. I właśnie mówię, że Kuba ma takie niebieskie paski na oczach, co wyglądają dosyć... znaczy, bogato. Nie wiem, co to oznacza, ale... To oznacza osłonę przed oświetleniem z monitora w szkłach okularów. Myślałem, że ci się okulary odbijała. Właśnie. I posiadanie takiej osłony jest oznaką pewnego rodzaju bogactwa. No. Masz rację. Nie jest kwestia posiadania takiej osłony, tylko kwestia słabej kamery w laptopie. A ja myślałem, ja byłem przekonany, Jakub, że... Byłem przekonany, Jakub, że masz podbite oko, nie? Ale to tak przesuwa się, więc dziwne by było to podbite oko, tak przesuwane w końcu. Tak, to swoją drogą, ale wiesz, to o tym później. To o tym, jak pytałeś, co tam u nas ciekawego, ale ty nie będę opowiadał, to na flacie. Jakub z Brownem udzielał się. Dobra, okej, to potem porozmawiamy, czyli to mamy rozwinięte. Czy ja w trybie sprostowania mógłbym? Proszę. Proszę, proszę. Bo ja w trybie sprostowania, nie wiem, czy słuchaliście ostatni odcinek odcastu. Jeszcze się nie udało. Bo rozmawiałem między innymi, dlatego nie słuchałeś, to pewnie jeszcze nawet nie zainstalowałeś, Maciej, bo ja w poprzednim odcinku, i tutaj trochę spieszę z odpowiedzią, bo ja tak naprawdę to był dość świeży temat, który powiedziałem i nie minęły dwa dni i temat już mógł zejść z Wakandy albo z Wakandy od Marvela, więc jak zwał, tak sobie musicie to zapisać.
ale mówiłem o aplikacji Beeper Mini. Ja nie mam linka, on jest, posłuchajcie, w odcinku 205, jak coś, to możecie sobie tam przeklikać, tam jest taki Beeper Mini. Czy tutaj jest? Nie, nawet nie ma linku do tego, ja wam zaraz podrzucę. Beeper Mini na Androida, czekajcie, Beeper Mini, możecie nawet wpisać, żeby sobie to zobaczyć. To jest aplikacja Beeper Mini. To jest aplikacja, która pozwala użytkownikom Androida odpalić iMessage na swoich telefonach. Generalnie sprawa była świetna, bo jakby wystarczył Apple ID, żeby móc się jakby zalogować czy zarejestrować w sieci iMessage'owej i wysyłać między Androidem a iPhone'em te wiadomości, te niebieskie dymki, które każdego rażą. Ale po dwóch dniach okazało się, że Apple stwierdziło, figa z Maciem, to jest protokół, wyłączamy wam to. Więc Erik Mognowski, który tworzył Pebla i różne inne rzeczy, to jest człowiek odpowiedzialny za tą aplikację, wszyscy stwierdzili, że dostaje, że tak powiem, w kość, bo cały tech świat, wszystkie możliwe Verge, wszystkie możliwe Reddity, gdzie się tylko dało, pisali o tej aplikacji, bo dość mocno weszła, ale została, że tak powiem, skillowana, ale Beeper Mini dość mocno działa i, że tak powiem, uruchamia wciąż tą aplikację, więc bawi się trochę zaplem w kotka i myszkę. Ale mimo wszystko, jakby ktoś chciał spróbować, to mówię teraz, że nie działa, albo działa, a jak będziecie słuchali, każe się nie działa, więc możecie sobie włączyć i mieć taką aplikację, która raz działa, raz nie działa, ale mimo wszystko... Aplikacja Schrödingera. Tak, raz jest, a raz jej nie ma. Tak jak ten kot, rozumiem, tak? Ale to tak woli, jest, że tak powiem, panie marszałku, w trybie sprostowania chciałem zrobić teraz po prostu i tyle, nie? Dobrze, udzielam głos. Dziękuję. To tyle ode mnie. Tak. A co u mnie, czy u mnie coś się dziękujemy, dzieje? Dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie. To właśnie był 200 odcinek. Bardzo nam było miło. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć. Dobra. No dobrze. Tak. Może zaznakować czas, bo ja w sumie... Już to zrobiłem. Jeżeli już wszystko na temat Beepera, tak to ja chciałem jeszcze powiedzieć, co u mnie, ale... Dobra, Maciek, no to poczekaj, to opowiedz, bo rzeczywiście... Zacząłem i potem to tak by wyszło na nagraniu, że biedny Maciek, niedopuszczony do głosu. Nie, naprawdę, to wcale nie chciałem dużo powiedzieć, chciałem tylko powiedzieć, że u mnie po staremu trochę właśnie w tym rozmokłym śniegu się jeszcze przechadzam na co dzień. Ludzie wokół chorują, jest niebezpiecznie, trzeba na siebie uważać, tak, ubierajcie szaliczki jeszcze, taki apel, trzymajcie się cieplutko. Znaczy to nie jest pożegnanie też, ale... Nie, w ogóle zaczynamy czy rozpoczynamy, albo kończymy, bo faceta się rozpytaje po tym, jak kończę, tak, podobno. To jest takie właśnie nie wiadomo, czy to już jest koniec, czy jeszcze nie, już były trzy pożegnania, ale my dopiero zaczęliśmy, więc w zasadzie przewrotność jest dzisiaj duża. No dobrze. Maciek, czy jesteś usatysfakcjonowany tutaj zwierzeniem się nami, słuchaczom, ze swoich minionych dni, tygodni? Czy chciałbyś coś jeszcze dodać? Nie, proszę bardzo. Możemy tutaj do znaku czasu, do którego zmierzałeś, iść dalej. Iść dalej. No dobrze, to tak. Ja bym chciał pójść dalej, jako że mamy grudzień i jakby końcówka roku, bardzo dużo podsumowań nam się pojawia. Między innymi myślę, że takie jedno z najbardziej interesujących podsumowań, które co roku też omawiamy tutaj na audycji, na On Air, czyli młodzieżowe słowo roku. Czy no, jako młodzieżowi podcasterzy na pewno słyszeliście już, jakie słowo roku zostało. W 204 odcinku omawialiśmy wszystkie słowa i robiliśmy mały słowniczek młodzieżowy, ale chyba jeszcze o zwycięzcy. Znaczy ja tylko, nie było mowy. Tak, ja się tylko pochwaliłem na naszym czacie grupowym, że Maciej miał rację albo mówił, co by chciał, żeby wygrało, i mówił o słowie rel. Tak? Rel. I więc ten rel, że tak powiem, zwyciężył, nie? Jako to pierwsze miejsce. Miałeś decydujący głos. Ja myślę, że tutaj właśnie jury słuchało podcast Luźno przy kawie i stwierdzili, no tak, tutaj Maciej Welc dobrze mówi, Real musi zostać słowem roku. I dla tych, co nie wiedzą, albo dla tych, co wiedzą, ale chcieliby utrwalić, Real oznacza jakąś aprobatę, coś takiego, utożsamianie się z tym, co się dzieje. Czyli na przykład... No, wchodzimy i Adam mówi, ale mam dzisiaj wenę, dzisiaj będzie super odcinek, nagrywamy podcast, i ja mogę wtedy powiedzieć rel. No i... Albo spotykasz kogoś na ulicy, dokładnie, spotykasz kogoś na ulicy, a ktoś mówi, luźno przy kawie, fajny podcast, a ty mówisz rel. O. Ta jest. Albo mój ulubiony podcast nawet, to jeszcze bardziej. O, Maciej, tak, no to w końcu.
Tak jest. Od angielskiego relatable, tak jak mówiliśmy dwa odcinki temu. Także REL zwyciężyło. To oficjalne. Jeśli jeszcze nie słyszeliście, nie widzieliście tych wszystkich RTM-ów, do których, jak mniemam, zmierzamy powoli, to tak, REL. Tak, właśnie zmierzamy do RTM-ów i teraz najtrudniejsza część, czyli trzeba opowiedzieć słuchaczom, żeby wyobrazili sobie albo weszli w link i zobaczyli RTM-y, które marki przygotowały i tak naprawdę wy, Maciek i Adam, możecie też zobaczyć, które wam najbardziej przypadło do gustu, bo w linku, który dałem do nowego marketingu, tak naprawdę opublikowali tam takie cztery, no ich zdaniem chyba najciekawsze. No tak, bo oczywiście link jest na naszej stronie w opisie odcinka, ale opisując trochę, czym jest ten pierwszy UT Uni Trailer? To jest coś... To mi się wydaje, że to jest jakaś firma produkująca barierki i albo takie jakieś... Nie relingi? Bo reling to chyba jest taka barierka na statkach, czy nie? Czy mi się wydaje? Na łódkach, jachtach, żaglówkach. Wiesz co, właśnie chcę wejść na Facebooka, bo tutaj jest źródło na nowym marketingu podane tak, jak wszędzie powinno być, czyli skąd jaka informacja jest zaczepnięta i właśnie klikam, tylko nie wiem, dlaczego wylogowało mnie z Face'a. Sklep z częściami do przyczepek. Dokładnie, takich... I przyczepki. Samochodowych. A, dobra, okej. Okay. Czyli może tam też reling występuje jako taka barierka. No dobra, no to spoko, w każdym razie i to, tylko nie kumam tej kreacji, mianowicie, że co, a że jako reling po prostu, na tej zasadzie. Tak, że jest reli. Dobra, no, podoba wam się, czy nie? Tak. Naprawdę? Jakbym był fanem marki, pewnie by wzbudziło we mnie to większe emocje, a tak jest takie, no tak, w słowie reling jest rel, znaczy, nie da się ukryć. Ja się zastanawiałem, ile firm, że tak powiem, będzie próbowało wokół tego budować właśnie RTM-y tak naprawdę. Wygrało i to tak jak zawsze, że tak powiem, potem ciśnięte jest dookoła przez wszystkich i non-stop, ale okej, nie znam firmy. Okładka jest całkiem ładna, zresztą mówię, link na naszej stronie, przeklikajcie sobie, ładne pomarańczowe tło, nie wiem, można było powiedzieć, że też... młodzieżowe, jak zwał, tak zwał i jest rel i potem jest ink pod spodem, ale nic więcej nie ma w związku z tym. Powiedz mi, Adam, czy rozumiesz trzeci screen z Santandera? No właśnie. Ja wiem problem z interpretacją tego. Nie za bardzo właśnie, wiem, co to oznacza moje rele. Właśnie patrzę. Tak jest, bo tutaj kto nie wchodzi z lenistwa albo z tego, że jest zajęty na naszą stronę, żeby zobaczyć właśnie to, o czym rozmawiamy, to Santander wstawił taki wycinek jakby z aplikacji, gdzie są normalnie, zakładam, że tam jest napisane moje cele i tam, że narty, jakaś tam kwota, prezenty, jakaś tam kwota, konsola, jakaś tam kwota. I tutaj jest zmienione to na moje rele i jest opcja dodaj rel. No dobra, ale jak to się odnosi? Wytłumacz mi to wprost, bo ja nie jestem chyba kretynem, ale autentycznie, panowie, moje rele, czyli co, moje odniesienie do tych moich celów, czy co, bo nie kumam? Nie, wydaje mi się, że po prostu cel rymuje się z rel, więc uznali, że to świetny pomysł. Ja pierdolę, to jakaś głębsza w ogóle jest, jakiś głębszy marketing, nie? No nie, no to taki RTM, no nie wiem. Dobra, no nie wiem, nawet nie wiem, no to skomentować. Żeby zrobić, ale takie chyba bez pomysłu. No. Okej, czyli dodaj rel, będzie cel, moje rele będą cele. Dobra, no niech będzie. Tutaj na żywo, że tak powiem, dochodzimy, więc Santander, polecamy się luźno przy kawie, tak, możemy wam tutaj marketing zrobić. Nie, tu wszyscy możemy w trójkę, że tak powiem, wam skomentować wasze kreacje, jakbyście chcieli generalnie. Nie? O Jezus, tak, bardzo, bardzo fajnie, że udało nam się dojść do jakby porozumienia, o co tutaj chodzi. Maciek to wyjaśnił, także... Maciej jest dobry. Słuchajcie, i tutaj... Rozszyfrowaliśmy ten RTM, świetnie. No to właśnie zajebisty ten RTM tak naprawdę. Santanderze, oczywiście wydzwaniacie do mnie non-stop, mimo że 10 tysięcy razy wypisywałem się z waszej bazy. Tak samo jak gówniany macie ten... Wydzwaniacie, tak gówniany wyszedł ten RTM. Z całym szacunkiem oczywiście do was. Z całym szacunkiem, dobrze, że to dodałeś. Adam. Ale to zawsze, tu jakby musi być pełen szacunek do osoby i oczywiście grzeczność i tak dalej, ale z dupy to wyszło. Powiedz mi, pasi marketing? Od pasi brzucha? Od tego... Od pasi busa. Pasi busa. Od pasi busa. Okej. Okay. I to jest dział marketingu o 8.30. Piotrek pisze, bo to chyba Messenger, tak? Jako pasi Messenger, czyli grupa po prostu. Możemy podział na rolę zrobić nawet. O, dobra. To dawaj. Ja jestem... Ja mogę... No, kim jesteś?
Ja Piotrkiem będę. Dobra, jestem już stary. Co to znaczy, co ty z rel? Teraz ty, Kuba. Że się utożsamiasz. To skrót od relatable. O. No i już wszyscy wiedzą, tak? I teraz narrator jeszcze powinien być. A widzicie, brakuje Adama Sobini. Dział marketingu o 8.30 to było wcześniej. Teraz jest dział marketingu o 8.50. I tam taki piękny burger wypchany papryczkami i napisane Rel Hot. 3 papryczki, czyli 100% wołowiny, sos jalapeno, mayo, sałata. Ale wybaczcie, ja znowu tego nie rozumiem. Wybaczcie, ale ja tego nie rozumiem. To jest taki bezbek, jakby to taki za szybki RTM, jakby taki, no nie wiadomo o co chodzi, nie? Nie, ale chyba jakby to ma być po prostu, że really hot, że bardzo, ale że tak rel, prawie really. Dobra, to ja tak obstawiam, ale to też tak, ta pierwsza część jest w ogóle tak z dupy trochę. No tak, no bo dział marketingu o 8... jak on źle to wykorzystuje potem, no. No tak, bo on dział marketingu w pasibusie mówi, że dobra, jestem stary, co to znaczy ten rel, i potem dział marketingu o 8.50 chodzi o to, że zamówił really hot hamburgera, tak, który jest tak naprawdę rel hotem w tym wypadku, tak? Nie, mam wrażenie, że albo to się z nami nie tak, albo te RTM-y w tym roku są wyjątkowo dziwne. Nie, naprawdę. Takie odnoszę wrażenie. Tak. Coś takie, tak. Ale były chyba lepsze też. Jestem pewien, że widziałem też lepsze. Ale jest jeszcze ostatni w nowym marketingu polskich linii lotniczych, którzy jakby tutaj słowem relax. No i to jest akurat dobre. To, tak. To jest... To jest akurat okej. Okay. To tak samo powinno być z moje rele cele, tak jakoś zrobione. To by było okej. Okay. A tutaj jakby używają relą, ale przy okazji pojawia się słowo ax, więc jakby wiesz, do czego to się odnosi. No i teraz coś pod tym, że lot jest synonimem słowa relax. Tutaj oczywiście piękna klasa biznes, na którą stać wszystkich oczywiście. I pod spodem pewnie wszyscy w komentarzach na Facebooku piszą rel mam tak samo, w sensie lot rel, ja rel i cokolwiek innego, tak, pod tak. tym. No bo to już rzeczywiście zdecydowanie bardziej pasuje w tej grze słów, która się tutaj w tym wypadku pojawia. W tym Santanderze to nie za bardzo, ale tu Maciej naprawdę dobrze to rozszyfrował. Tak, tak. Można powiedzieć, że to nie są najlepsze przykłady real-time marketingu. Dobre. No, to się udało. Myślę, że Adam jeszcze to rozszyfrowuje, co powiedziałem. Jeszcze... Nie, to już kumam wszystko. Nie, Maciej, tu już jest okej. Okay, no. Nie, tu już jest okej. Okay. A jeszcze chciałem was zapytać odnośnie pozostałych słów, które zostały wybrane, czyli Sigma. Słyszeliście kiedyś, żeby ktoś użył to słowo? Sigma? Tak. Tak, tak. Znaczy... No, to, ale to, bo wiesz, to w Reelsach, dużo w takich Reelsach i TikTokach chyba się pojawiało. Więc jeżeli nie śledzisz tam różnej takiej twórczości, albo sam nie jesteś prawdziwym Sigma, to... Ja? Ty chyba mnie obrażasz. Chyba koleś. Tak. Ja tą Sigmę... To jak Maciej zapytał właśnie w 204 odcinku na temat, znaczy tłumaczył i mówił o Sigmie, to ja mu powiedziałem tylko jedną rzecz. Sigmę to ja kojarzę z obiektywów i w momencie, kiedy pojawia się ten element dotyczący RTM-ów, to tak jak zawsze X.com robi to doskonale, czyli wrzucił, że jedyna Sigma, którą znamy, czyli jest obiektyw Sigmy i z boku napisane Sigma, jako na tej zasadzie. To mi też pasowało, bo tak. Jak Maciej o to zapytał, to ja mówię, Sigma to dla mnie jedynie obiektywy, których używam na swoim aparacie. Odnośnie tego postu X.com-u, też jakby bardzo trafnie tam napisali, że to był RTM robiony dzień przed, a nie wyszedł, ale i tak wrzucasz, no bo tak naprawdę Sigma nie wygrała, no ale że był dobrze przygotowany, no to poszło. Nie? Oczywiście, to jest... I to jest ta kwintesencja. Tutaj teraz możemy powiedzieć, znaczy zastanawiam się, dlaczego nowy marketing wrzuca reling jako jeden z najciekawszych RTM, który prezentują, jakby no niekoniecznie chyba tam było, nie wiem, a może rzeczywiście, nie wiem. Były na pewno ciekawsze, więc... Jak mówi, słaby research. No, tak jak u nas często było, no, już teraz nie jest, zawsze już tu po tych 200 odcinkach, tam te 4 kiedyś, to tam ten, a tu te 200 odcinków, to już ten wyrobiliśmy się. Zdecydowanie. A ty osobiście, bo jest jeszcze jedno słowo, oporowo. Ja tego nigdy w życiu nie użyłem przed tym, jak zostało ogłoszone w
A ja użyłem. Naprawdę? Ja użyłem. Oporowo. Albo opór, albo w opór. W opór. A no tak, ty też mówiłeś często w opór. Tak, to też tak jak tego to mówiłeś w oporze. No, ale oporowo to dla mnie śruba, kurwa, się nie chce odkręcić, więc opór czuję, więc nie mogę tego odkręcić. No. Jest chujnia, wtedy staje Maciej i mówi rel. Ja też nie mogłem i tyle. Rel, no. Dokładnie. I potem, kurwa, wjeżdża Sigma, chuj wie po co. No, tylko tyle. Tak naprawdę. No. Nie tyle, co mi przychodzi do głowy. Nie? Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o młodzieżowe słowo roku. Nie wiem, czy plebiscyt na boomerskie słowo roku już był rozwiązywany? A to co, git wygrał? Czy co? Nie. A jest taki plebiscyt? No. Boomerskie. No, nie wiem, rozmawialiśmy o nim nawet. No, chyba. Myślę, że rozmawialiśmy. A, dobra, a 2000... Pierwsze miejsce. Proszę ja ciebie, a rzeczywiście, proszę ja ciebie. Drugie miejsce facetka, trzecie miejsce za moich czasów. No tak, no tak, tak, tak. Proszę ja ciebie, tak, tak. No, ale to jest... Numerskie słowo roku jest o tyle, że powiem, tricky, że miałoby sens, jakby ono co roku było takie samo. No tak, tak? Bo... No tak. Mogłoby tak się wydarzyć. No tak, masz rację. No masz rację. Tak, tak się teraz sobie pomyślałem, ten szpilkolot też kiedyś to był po prostu odjechany z dupy, nie? Bo ten szpilkolot wyszedł po prostu tak naprawdę z Make Life Harder z profilu na Instagramie i tylko dlatego się pojawił, nie? O Jezus, no. RTM... Jeżeli chodzi o ten plebiscyt, mam jeszcze kilka plebiscytów, ale myślę, że teraz zostawię wam tutaj pole do popisu. Ja mam małą ciekawostkę. Proszę. Jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym, jak Temu wspina się powoli na pozycję lidera marketplace'ów w Polsce. No. A czemu? Jejku, no, tu widzę to ta gra jak jak w tym, jak w Santanderze widzę tutaj. Ach, moje rele. Tak jest. I wspina się jakby konkurując z AliExpressem zdecydowanie w kwestii takich właśnie chińskich, tanich rzeczy. I co ciekawe, właściciele Temu nie pomyśleli, żeby wykupić polską domenę. Temu.pl nie było, czy tam Temu.com jest główną jakby domeną, na której stoi sklep. I AliExpress skorzystał z okazji i wykupił domenę Temu.pl. I teraz, jeżeli ktoś chce wejść na Temu, wpisując Temu.pl, nie. Zostanie przekierowany na AliExpress. Ale naprawdę? Nie. Zaraz aż sprawdzę to, nie? Autentycznie. Sprawdzałem to, to nie jest... Ja to sprawdzam teraz. Real time sprawdzanie. I? No i działa, no. Fanfary? No. A nie, to nie to. No było. Niewiarygodne. To trzeba zrobić... Jak takie niedopatrzenie mogło się wydarzyć? Są takie przykłady, jak na przykład, że... Gmail.pl nie, bodajże nie należy do Google'a, bo ktoś tam to sobie wykupił, zastrzegł, ale no Google po prostu się nie przejął tym. Nie, z Gmailem była inna kwestia, też o tym mówiłem dawno, dawno temu, gdzieś koło setnego odcinka. Z Gmailem była taka kwestia, że Gmail to było jakieś zrzeszenie artystów, czegoś tam i tak dalej. I tak naprawdę, jeżeli ty teraz wejdziesz Gmail... Jest niedostępna strona. Jest niedostępna, tak? Gmail.pl, to tak naprawdę to było coś takiego, co nazywało się właśnie jakieś tam... zrzeszenie artystów, jakiś tam coś właśnie, poetów i tak dalej. I o tym było głośno i Google wykupił od nich tą domenę. On ją kupił tą domenę i ta domena jest w posiadaniu Google'a. Jeżeli byśmy wpisali w chuj, to prawdopodobnie by się pojawił albo byłoby zamaskowane, albo pojawiłby się tam jakiś... No, ten, który rejestruje tak naprawdę, zaraz to sprawdzę, ale wydaje mi się, że oni też powiedzieli, że jako, że ludzie są przyzwyczajeni już do tego Google.com, ale nie chcą, żeby, Gmail.com, ale nie chcą, żeby ten Gmail, że tak powiem, pod PL wskazywał coś innego, jeżeli ktoś się pomyli, to chyba na początku miało być przekierowanie, ale ostatecznie, jak widać, kupili i po prostu zostawili to tak, żeby po prostu leżało, nie? Więc tutaj sprawa się całkowicie wyjaśniła, tak. Ale ten... No to trochę jest inny case, bo to tak jakby... Outlook wykupił domenę gmail.pl, bo tutaj masz bezpośrednią konkurencję. Tak. Nie, ja rozumiem. To jest top 1 konkurencja. Tak. No po prostu, wiesz, no nie ma to, kropka. Top 1 konkurencja Temu to AliExpress, bo to jest dokładnie to samo, o czym też mówiliśmy w odcinku Czemu Temu. I rzeczywiście mi ostatnio
bardzo często wyświetlają się na socialach głównie reklamy temu. Nie wiem, czy wy też zaobserwowaliście coś takiego? Mi się na szczęście nie pojawiają. Mi się nie pojawiają. Pojawiają mi się przeróżne, no takie nie, typowe... A nie, w socialach dużo jest, rzeczywiście. Gdzieś tam tak, przy tym jest socialach. Trochę, tak, rzeczywiście, jest. Jakieś dziwne rzeczy za bezcen, 90% rabatu na pierwsze zamówienie, no to jest jakby znany schemat, bo bardzo podobnie robiło Shopee i AliExpress zresztą też. No i widać, że to temu chyba będzie się rozpychać, no ale tutaj, no to ktoś, nie wiem, jaki dział odpowiada w przedsiębiorstwie za to, że trzeba się zabezpieczyć pod kątem domen, no ale generalnie ktoś dał dupy, nie? Na całej linii. Ale czy pytanie, czy case też jest taki, no czy masz rację, nie? Bo pytanie, czy temu, jak temu wchodziło to, czy to temu nie zwrócili na to uwagi, czy domena należała do kogoś innego, czy nie wiem... A, rzeczywiście, no ktoś dał dupę, dobra, bo szukałem tutaj wyjaśnienia, chciałem ich trochę usprawiedliwić, ale masz rację, no temu... Jeżeli pojawił się moment nawet jakikolwiek, a to chyba jest świeża sprawa, pewnie da się to jakoś zweryfikować, ale pewnie jest to świeża sprawa, był moment, w którym AliExpress uznał, że może wykupić sobie domenę temu.pl, no ktoś musiał dać dupę, ale no, rzeczywiście, nie ma innego wyjaśnienia. Tej sprawy. Wchodzisz i jedzie bestaliexpress.com, no po prostu... Tak jest, jeszcze ciekawe, tam po drodze przekierowuje przez jakieś strony. Śledziłem jakie jest przekierowanie i teraz zastanawiam się, czy to przekierowanie po prostu dotyczy tego, że oni to przerzucają przez swój serwer, żeby zrobić też analitykę, z czego to wynika. Systal, tracking, nie tak. wiem, prawdopodobnie no. coś zapętlonego, nie? Mhm. Albo po prostu statystyki, nie? No, namierzanie, przerzucanie. I teraz będą nam się AliExpressowe. Jak będzie temu, to automatycznie AliExpress nam teraz wjedzie na nasze sociale i będzie w ogóle tragedia. Tak, a jeszcze dzięki temu, że powiedzieliśmy już temu, co ja powiedziałem, dzięki temu właśnie jeszcze będziemy mieli jeszcze więcej reklam na urządzeniach mobilnych i na dziwnych stronach, jeżeli nie mamy adblocka. To ja jeszcze zrobię... Rel, ale to nie, że się z tobą zgadzam, tylko chciałem zwrócić do tego gmail.com, bo wszedłem, kto jest, pod kogo to jest zarejestrowane. I to jest zarejestrowane w 2006 roku, pierwsza została stworzona, a zmodyfikowana domena została 30 września, prawdopodobnie wykupiona, jakby przedłużona ważność. To, kto jest zarejestrowany, United States, Idaho, Bonito Way, Suite 150, Meridian, więc... No, myślę... Ale jest to jakaś osoba prywatna, czy to jest jakaś... Nie, firma, znaczy nie ma, masz tylko register, ale nie masz, na kogo jest zarejestrowane, na organizację, tak? Nie ma jakby napisane, kto jest, bo możesz ukryć te dane, co jest oczywiste jakby, nie? Okay. No to... Ale też ciekawe, że nie... Jeżeli to jest Google, to ciekawe, czemu nie ma przekierowania nawet na gmail.com. Nie, może to, chyba, że to nie jest Google. Ale no to tak jak Kuba powiedział, to jest trochę inny case, a temu i AliExpress to tutaj troszkę śmieszna wtopa, ale... Ale ten sam... To nie ma ale. Jak wpisujesz... To nie ma ale. Ale to jest ten... Nie, na pewno to jest od Google'a, bo jak wpisujesz google.com w domen Whois, to jest ten sam, ta sama firma jakby rejestrująca, Mark Monitor Incorporated, więc na 99% to już jest właśnie w posiadaniu, tylko mówię, oni zostali w tym, że weszło ludziom gmail.com, ale żeby ktoś wchodząc gmail.pl nie wszedł do kogoś innego, nie nabijał na chociażby z wyświetleń reklam, które mogłyby się tam pojawić, no to w sieci reklamowej Google'a, żeby nie musieli za to płacić, to stwierdzili, ej mordeczki, wykupimy to, wypieprzymy was, bawcie się, nie? Tak naprawdę, ale gdyby w sumie do mnie zgłosili, powiedzieli, że zapłacimy ileś tam, to powiedział, spoko, jeszcze nie ma problemu, nie? Tak. Na szczęście my Adam, mamy wszystkie domeny, nowe domeny, prawda? LPK.de, LPK.UK, LPK.US. Tak. I mamy w chuj pieniędzy, że tak powiem, z którego wysypujemy, żeby to rejestrować. Dokładnie, Kuba, co roku tak. przedłużamy. Tak, masz rację, tak to działa, nie chciałem koniecznie mówić i tak dalej, nie? Ale a propos, nie pamiętam, o czym rozmawiałem z Hanką, ale rozmawialiśmy właśnie o tym wyświetlaniu i w pewnym momencie ja też zacząłem mówić, aha, o leasingu było, rozmawiamy o leasingu samochodu i w pewnym momencie dzwoni do mnie telefon. Ty, no, rozmawialiśmy 2 minuty na ten temat, komórka leżała obok mnie i dzwoni do mnie telemarketer. Szukasz leasingu? Mamy to dla ciebie, jakbyś chciał. No kurwa, wyższy poziom marketingu w moim telefonie. To musiał być przypadek. To był taki zbieg okoliczności jak cholera, ale to było po prostu tak creepy po 2 minutach, że ja po prostu mówię, do tego to jeszcze nie doszedłem. Albo może prawie jak w The Ring. Albo może u mnie w telefonie jest po prostu Pegasus wgrany, nie? I stąd to wynika. Nie?
Za dużo domen zarejestrowałeś ostatnio. Tak, możliwe, no, za dużo temu i AliExpress, nie? Fajny case, ale rzeczywiście to, co Kuba powiedział, z racji podejścia typowo biznesowego, no to przeokrutny fuck up, wchodząc na rynek, rozpychając się i próbując się rozpychać, nie zarejestrować domeny temu.pl, jeżeli nawet domena temu.pl była, że tak powiem, wolna, nie? Bo pytanie, kiedy została pierwsza zarejestrowana? A jak już tak technologicznie robimy, to poczekajcie, ja sobie przeklikam, zobaczę, kiedy temu.pl... Może my wieszamy teraz tutaj na temu, wiesz, a oni, a AliExpress wykupiło to 3 lata temu. A wykupiło to 3 lata temu, bo została pierwszy raz zrobiona, znaczy jakby zarejestrowana na aftermarket.pl. Wykupiło to 3 lata temu, a nie AliExpress? W 2022 roku, 22 września została utworzona domena temu.pl. Czyli? I to temu... Ale przez AliExpress. Właśnie nie wiadomo. Poczekaj. Czy to jest AliExpress? Ten, kto to zarejestrował, to na Cyprze. Oczywiście na ten. W ogóle DNS-y tego to jest aftermarket.pl, nie? Co jest w ogóle najśmieszniejsze? I a może ktoś po prostu dostał, dogadał się, może to była polska domena, na której coś było tak naprawdę i zostało to, wiesz, podkupione. A teraz już tylko jest Bahamy, albo wiesz i... Kto wie może, albo po prostu dożywotnia dostawa za darmo wszystkiego, co sobie wybierzesz z AliExpress. Widziałeś? Ile gówien, nie? Potem wchodzisz do chaty, otwierasz drzwi, a tam ci się gówna chińskie wysypują, nie? Nic nie chce działać. Żyłbym, kurde, jak dziki, nie? Mikrofony w ogóle, które nie chcą działać i tak dalej. Słuchać mnie w podcaście, i w ogóle, wiesz, nie? Od razu kontener byś musiał podstawić pod dom, taki, wiesz, na odpady tam, żeby ich zapełniać. Oczywiście. Trzecia rzecz, puf. Dokładnie, tak. I taki ta dumtas, dokładnie. Bardzo dobre. Kurde, no, dobre. Dobrze, to ja wam powiem o Allegro. Robimy biznes szukania domen wolnych i sprzedawania ich potem. A próbowałem kiedyś. Cicho, Maciej. Allegro. Odnoszę wrażenie od długiego czasu, że Allegro ani nie dba o osoby, które tam sprzedają, ani nie dba o tych, którzy kupują. Kropka. Ja buduję... Dziękuję bardzo. Nie, ja po prostu buduję napięcie, panowie. Ja buduję napięcie, bo... No, dobra. No. Już? Jesteś napięty? Kuba, czy jeszcze nie? Jeszcze chwilę poczekaj, jeszcze się muszę napiąć. Dobra, to napij się. Oj, Kuba się czerwony zrobił, nie? Z niebieskich odbić na okularach zrobiło ci się czerwone. Właśnie tak. Generalnie. Już. Już, to dobrze. Generalnie. Zrobiłem zakupy, co jest oczywiste, odpowiednio wcześniej przed świętami staram się robić zakupy, żeby to wszystko przyszło, nie? Żeby nie było potem last call, Christmas presents i tak dalej, i tak dalej. I stwierdziliśmy z Hanką, że pokupujemy rzeczy na Allegro. Jedną z takich rzeczy było, uwaga, klocki Lego, moja córka nie słucha podcastu, całe szczęście jeszcze, więc kupiliśmy jej klocki Lego, koci domek Gabi. Chuj wie, nieważne, co to jest. Na Netflixie dziwne, mama kocia, która jeździ między piętrami z kotami, które gadają. Never mind, ale stwierdziliśmy, że... Fajne, no. Strasznie jest takie, znaczy najlepszy z bajek, jakie oglądam, to jest generalnie od zawsze był Pokémon, najbardziej, że tak powiem, jest normalny. Dobrze, i teraz wracam do tego, no i znajduję 309 zł, cena rozsądna, nie jest to oczywiście najlepsza cena, jaka jest, i czyli gratis, ale mówię, dobra, zamawiam w czwartek, przychodzi w piątek, z racji, że tak powiem, ilości rzeczy, które się działy, no to odebrałem to z paczkomatu, zaniosłem do chaty, wrzuciłem do szafy. I tak rozmawiam w weekend z Hanką, mówię, no przyszedł te klocki Lego dla Jaśki, ale takie kurwa małe pudełko, no bo ten koci domek Gabi to trochę większy miał być, nie? Nie, no to jest generalnie małe, tam 9 instrukcji jest, nie, bo tam każdy pokój oddzielnie budujesz, bo to dostosowane do wieku 4+ i tak dalej, ale już normalnej wielkości te klocki jakby, nie te duplo, czy jak nie one się nazywa. Nie, duplo nie. Na szczęście z tego gówna wyszliśmy, ale z drugiej strony jak na duplo staniesz w nocy, to ci powiem, też boli jak cholera, nie? Też boli. Ale w każdym razie... No, wyciągam, przyjechaliśmy w niedzielę, ja mówię, dobra, dawaj, to ci pokażę, chcę sam zobaczyć, jak to pudełko wygląda, więc wyciągam z szafy to upragnione pudełko, ona mówi, że rzeczywiście małe, ale za małe. Otwieram to, a tam w środku klocki też kociej domku Gabi, ale tam taki kurwa okręt, nie wiem, okręt, łódka, obojętnie, z mamą kocioł i tak dalej. Wchodzę, no i patrzę, no, że tak jest, więc w niedzielę piszę maila, siema mordeczki, ale tutaj generalnie daliście dupy, bo ja zamawiałem koci domek, a dostałem łódkę, nie? Tam zapłaciłem 309 zł, please, wyślijcie mi poprawne, nie? Na co dostaję odpowiedź, że
No, poproszę w takim razie o wrzucenie tego do paczkomatu, jak tylko dam znać, to oni odeślą od razu pieniądze, nie? Ja piszę, no, droga pani, Krystyno, bo ona tam, Krystyna się podpisała, ja mówię, droga pani, no, generalnie chciałem tylko powiedzieć, że nie, bo ja to specjalnie zamawiam wcześniej, specjalnie zamówiłem to u was, bo było tanio, a teraz w każdym miejscu po 3 dniach cena podskoczyła o 80 zł więcej. Nie mam zamiaru 8 tych więcej dopłacać do tego zestawu, który maksymalnie właśnie te 300 zł jest wart, nie? Pani mówi, no sorry, ale generalnie magazyn zrobił błąd i próbujemy rozszyfrować, gdzie pojechało to pańskie zamówienie. Mówię, no zajebiście. O. Ktoś miał kupić łódkę, kurwa, dostał domek, a ja kupiłem domek, a dostaję łódkę, nie? No więc piszę do pani, że generalnie nie satysfakcjonuje mnie takie rozwiązanie, bo to jest prezent dla dziecka, dziecko będzie płakać i mam dostać domek dla ten domek, koci domek Gabi, nie? No więc pani mówi, ona mnie rozumie. Ale oni już nie mieli tych więcej domków Gabi? Tak, oni wysprzedali wszystko, już nie ma, u producenta też jest problem, nie ma tego, nie? Na co ja mówię, no. Ja doskonale panią rozumiem, ale mnie to nic nie obchodzi, ja poproszę koci domek Gabi. Nie, oni nie mogą mi pomóc, jedyne rozwiązanie jakie jest, to mogą mi zwrócić. Ja mówię, pani nie rozumie, to jest prezent dla dziecka. Ja kupuję to specjalnie u was. Kupuję to w największym marketplace, na którym wypieprzacie w kupę kasy i ja bym chciał, żeby to dostać. Podajcie mi rozwiązanie. No nie ma innego rozwiązania. No więc zakładam spór na Allegro. Wrzucam zdjęcia i mówię, no chciałbym dostać swój produkt, który jest, nie? No to ja mówię do pani, ona mówi, nie ma rozwiązania. Mówię, no jest rozwiązanie. Ja kupuję teraz za 380 zł, oddajecie mi 300 i plus dopłacacie 80 zł, nie? Plus podałem rozwiązanie. Albo oddajecie mi 300 zł, zostawiacie ten samochód i znaczy ten statek, nie każecie mi odsyłać, przepraszacie za błąd, święta, Merry Christmas, wszyscy są zadowoleni, nie? Jak macie problem z magazynem, czyli macie... Chciałeś wyłudzić. Nie, nie chciałem wyłudzić, tylko chciałem, żeby zostać potraktowany w sposób, w jaki powinien być w okresie świątecznym, bo nie kupuję tego 22 grudnia, tylko kupuję to odpowiednio w okresie tam od 1 do 8 grudnia, tak, żeby to przyszło wtedy, kiedy trzeba. No pani mówi, że no sorry, no nie mogę czegoś takiego zrobić. Mówię, no to w takim razie poproszę o wyrównanie różnicy, którą ja muszę ponieść z tytułu zakupu, bo kupuję specjalnie u was. To jest rozsądne rozwiązanie generalnie. No żeby tak, chociaż dopłacili różnicę. Na co pani odpisuje mi, bo tu już aż przytoczę tego maila, pani mi odpisała, tutaj pani odpisała, no nie możemy tego zrobić, jedynie możemy zwrócić kwotę zamówienia, przepraszamy za niedogodności, nie? No więc piszę też na Allegro w sporze, a w sporze na Allegro odpisują mi, no bardzo mi przykro, że otrzymał pan niewłaściwy zestaw Lego, nie jestem w stanie wymusić na sprzedającym wysłania odpowiedniego zestawu w przypadku, gdy Krasnal Gosia, to ten sklep Krasnal Gosia, nie ma takiej możliwości. W przypadku zwrotu zestawu do sprzedającego może pan skorzystać z darmowego zwrotu Allegro Smart. No kurwa, teraz ja mam zapierdalać do paczkomatu po to, żeby wsadzić paczkę, bo oni się popieprzyli, żeby mi zwrócili pieniądze, tak? Pani mówi, jeżeli to jest problem, to ja panu kuriera podstawię. Proszę mi tylko podać adres i tak dalej. Z drugiej strony ja mam jeszcze klikać zwrot, bo żeby im Allegro nie naliczyło tej prowizji. I teraz oczekuję od Allegro zachowania na tyle dobrego, że napieprzam za smart, nie wiadomo ile pieniędzy, tam kurwa oszczędności nie wiadomo jakie na wysyłce, a Allegro pisze mi, że no sorry mordo, pan Jakub Stafijkowski z Allegro 12 grudnia o 17.23 mi odpisuje, no sorry mordo, nie możemy wymusić. Ja mówię, to teraz ja rozumiem, ale jeżeli reklamujecie się jako największy marketplace, na którym jest wszystko, macie doskonałe reklamy, poruszające wyobraźnię niczym expose premiera Donalda Tuska, grające na uczuciach i emocjach, a mi piszecie, że nie możecie zrobić czegoś takiego, czyli chociażby wyjść przed szereg i powiedzieć, tak, prosimy, no, klienci są najważniejsi, na nich opieramy i waszą sprzedaż, i naszą tą, więc poprosimy, żeby tutaj trzeba wyrównać, albo my państwu wyrównamy, czy cokolwiek, jakoś to rozliczyć. To by załatwiło wszystko. Krasnal Gosia byłby... To jest generalnie dziwne, bo teoretycznie jest coś takiego jak program ochrony kupujących i generalnie myślę, że jako kupujący teoretycznie można się tam odwołać do tego programu. Nie wiem, czy w takiej sytuacji oni cokolwiek tam mogą zrobić, natomiast no, to jest też, wiesz, no, biorąc pod uwagę wolumen, niestety smutna prawda jest taka i na Allegro i ogólnie na świecie, i w Polsce, i wszędzie, generalnie, że wiesz, to jest tylko jednostka, nie? Nie, no ja rozumiem. I wiesz, no wszyscy tam traktują niestety kupującego jak jednostkę. Nieważne, czy kupisz klocki za 300 zł, czy za 1500 samochód, czy wiesz, herbata za 20. No ja rozumiem, tylko ja rozumiem. Chyba... Ja nie oczekuję wcale, bo to jest sprzedawca. Ja rozumiem, ma wolumen, on ma naprawdę niskie marże na tym tak naprawdę i tak dalej. Ale chodzi o sam fakt, kupuję wcześniej, mają to tanio. Błąd zrobił magazyn,
to jakby powinni stanąć do klienta, frontem do klienta i spróbować coś rozwiązać. Wielokrotnie zdarzały mi się takie rzeczy w tym okresie świątecznym, to niektóre firmy mówiły, pan sobie to zostawi, dodatkowo jeszcze ma pan rabat na to, żeby 24 czy 23 w naszych sklepach zrobić zakupy z 50% rabatem. Wielokrotnie tak mi się zdarzało. Ja nie mówię, ale po prostu szanuję takie rzeczy i ja zdecydowanie bardziej i częściej będę w takim miejscu chciał kupować. Może to było moje jedyne spotkanie z firmą Krasna. Na pewno to było jedyne spotkanie z firmą Krasna, sklep dziecięcy, hotelowy 4, no. Sulejówek. NIP 123052801. Armia jedzie. Dokładnie. Jechana, nie mam niebieskiej kurteczki, ale musiałem to wyrzucić z siebie. A dlaczego też o tym mówię? Dlaczego coraz bardziej uważam, że Amazon robi zdecydowanie lepszą robotę w Polsce? Ponieważ kupiłem na Black Weeku kupiłem mikrofon, który był odpowiednio tańszy. Okazało się, że po Black Weeku został jeszcze bardziej przeceniony. I dostałem zwrot 15 zł na konto z mailu. Uwaga, kupiłeś produkt. Ten produkt był jeszcze tańszy, więc różnicę w twoim zakupie do tego, co jest teraz, wysyłamy tobie na konto. O, bardzo fajnie. Jakby chodzi po prostu o sam fakt. Ja rozumiem, że to jest inny, zupełnie inny klient, zupełnie inny sprzedawca, w sensie sprzedawca ogół marketplace'u, który w taki, a nie inny sposób traktuje swoich pracowników, środowisko i tak dalej, bo jest wiele zarzutów. Ale ode mnie jako jednostki, która kupuje w internecie, w tym gorącym okresie, który jest dość gorący i nie robię tego, mówię po raz kolejny, nie robię tego 22 grudnia, tylko robię to wcześniej, oczekuję wyjścia przed szereg, nie? I to jest jakby taka kwestia, nie chcę być żyłą, nie wiadomo kim i tak dalej, czy poznaniakiem, ale mimo wszystko uważam, że powinno to od początku do końca zagrać, tak jak mówię. To jest mój manifest dotyczący Allegro i sklepu Krasnal Gosia na Allegro. Krasnal Gosia, Krasnal myśli Gosia. Różnica wynika z tego, że teraz to, co się dzieje w e-commerce i generalnie na Allegro pewnie jest kosmosem, nie? No bo oni jakby mają na pewno po prostu bardzo, bardzo dużo zamówień. No i znów myślę, że takich sporów o podobne sytuacje tego dnia Allegro pewnie miało tam tysiące. No pewnie I to pewnie dlatego też tak wygląda, że mimo wszystko, o czym raz już mówiliśmy, Allegro ten rynek dominuje, a Amazon dalej się stara wychodzić jakby no prokliencko, nie? Po to, żeby jakby tych klientów zyskać. Myślę, że to może też z tego wynikać, żeby no po prostu trochę tego rynku sobie odebrać, nie? A Allegro po prostu chyba już wychodzi teraz z założenia, że jak stracą, no to nic się nie stanie. No tak, Allegro tak niestety zbudowało pozycję monopolistyczną na rynku e-commerce i to jest przede wszystkim problem. Ja rozmawiając z wami w tej chwili odpakowuję 3 paczki z Amazonu, które zamówiłem wczoraj o godzinie 22. Wszystkie 3 w paczkomacie było o godzinie 10 rano. Rozmawiamy o zupełnie innym klimacie. Przepraszam, 2 były w paczkomacie, 1 kurierem DHL-u dojechała o godzinie 14. Rozmawiamy o zupełnie innej rzeczy, tak? I okazuje się, że te klocki znalazłem też w tej cenie. I rzeczywiście jest jakiś problem, bo na Amazonie też są, w cenie 306 zł, czyli 3 zł taniej, no ale niestety dostępność dopiero w lutym, nie? Dobra, pomijam fakt, luty to nie ten, ale chodzi, no, zrobił się widocznie hype teraz w tej chwili, akurat na święta. Ale tak. No, chodzi mi po prostu o jedną rzecz. I to, co ty mówisz, ja jestem tylko jednostką i prawdopodobnie musieliby 1000, 2000, 3000 osób zrobić. To pierdolę ten napis, że zaoszczędziłem na smarcie 3,5 tysiąca złotych w tym roku. To z tych 3,5 dajcie mi w takim razie te 60 zł czy 80, która, żeby pokryć tą różnicę. Naprawdę no problem, nie? No, no niestety, niestety tyle, jestem pewnie... Ściśniowany. Dziękuję bardzo, to było tyle. Ode mnie Adam Borodo, do widzenia. No, spokojnie. Meliska teraz. Tak to wygląda, no. Tak to wygląda, no. No dobra, no tak. Dobrze, to ode mnie manifest dotyczący sklepu Krasnal, myślnik Gosia, omijajcie szerokim łukiem, żeby nie było, nie? Drodzy Państwo, my tutaj mamy zajebiste zasięgi, słuchają nas miliardy, miliony słuchaczy. Te 3 słowa do ojca prowadzącego. Nie kupujcie na Krasnal, myślnik Gosia na Allegro. Dziękuję bardzo. Zawsze mogli ci napisać, a co, nie podoba się statek? Aha. Mogli tak napisać. No. A statek nie może być? To jutro pójdę to gówno. Statek też fajny, proszę nie narzekać. Jutro pójdę, to po prostu zwrócę w pizdu, żeby się pozbyć tego kartonu z chaty i tyle. Adam, a ile ten statek kosztuje? A zaraz ci powiem. Poczekajcie, to zabawcie. Zabawcie proszę gości, ja wezmę ten... A nie, poczekaj. Jak to się nazywa? Dom czego? Koci domek Gabi, łódka. Koci domek Gabi, statek. Albo łódka wpisz. No to też tutaj 129 zł. A, to jakiś inny chyba, bo mi wyskoczyły takie po... 231.
Z hakiem. Ty, no poczekaj, tutaj jest, to jest koci domek Gabi, łódka, figurki, syrenka, motorówka, łódka, syrenka. Wysyłam wam link do tego, proszę bardzo, żeby nie było. Ach. I tu jest za 129 zł. No to pół ceny zawsze, no ale mimo wszystko, nie? No to nie, a, bo to Lego, dobra. Lego, to jest Lego, przepraszam, Lego. No dobra, to taki malutki zestaw, to się nie dziwię. A pokażę wam, jak wygląda ten... A dom? Już właśnie, no właśnie już tu w moich zakupach przeklikuję dość szybko, żeby to pokazać. Oczywiście nie ze sklepu nie ze sklepu Krasna Gosia. Domek rzeczywiście drogo, po 400 już chodzi domek. Po 400, ja jeszcze kupiłem go za 200 na sklepie Świat Klocków, kupiłem go za 200, teraz 69 zł, a w tej chwili w tym samym sklepie jest za 400. Więc... Czyli kupiłeś go, zdążyłeś. Ja zdążyłem go kupić, no ale wciąż jestem 7 dych w dupę, nie? W stosunku do... Czemu? No bo ja go kupiłem w tym Krasnal Gosia za 309. Jak zaczęli mącić, że nie mają już, nie zwrócą i mam spierdalać, to zabezpieczyłem się wczoraj i wczoraj go kupiłem, przedwczoraj, przepraszam, w poniedziałek. Nie, dzisiaj jest wtorek, dobrze, to w poniedziałek. Kupiłem go za 362 zł. A teraz już jest w tym samym sklepie za 398 zł, tak? Więc, okay. A zostało jeszcze 19, więc widzą, że ludzie kupują, więc tam generalnie szybka akcja. No i jak widzicie, tutaj wam link podesłałem do tego i to jest taki koci domek Gabi. Mm. Jedyne spieprzone jest to, że winda się nie zatrzymuje między piętrami i spada, jak po imprezie jesteś najebany. Ajajaj. W takim domku chyba nie ma imprez, tak? Gabi to chyba nie jest. Ale taka. Maciej, jak nie będziesz miał... Maciej, ty zamiast oglądać te anime na Netflixie, to włącz sobie koci domek Gabi. Zobacz, naprawdę, zajebiste. Wiesz, wycierałem ślinę. Wycierałem... Ja teraz The Office oglądam i mi dobrze z tym. Nie muszę do tego domku Wycierałem ślinę z ust, bo jak oglądałem, nie mogłem się napatrzeć. Po prostu nie mogłem szczęki zdjąć z ziemi generalnie. Tak. To nie brzmi dobrze. To musisz lepiej wytłumaczyć swoje słowa, Adam, bo to brzmiało bardzo podejrzanie. Dupy. Tak, dobrze. Okay, masz rację. Tak, to nie wyszło dobrze. No dobrze, to jeszcze raz powtórzę. Krasnal, myślnik Gosia, omijamy szerokim. Jakbyście nie słyszeli. Aż kurwa zrobi okładkę Krasnal, myślnik Gosia, Allegro, nie? Po prostu trzeba poprosić Alana, żeby taką okładkę zrobić. No dobra. To super sprzedawca, 3109 ofert. A, no, czy taki super? Ja no odpowiednio pozwolę sobie tam napisać, że tak powiem, swoje trzy grosze. Postawię jedną kropeczkę, bo trzeba temperować. A nie, kurwa, w piórki rosną, siedzą tam po 5 gwiazdek, super sprzedawca i tu wysyła for free, za darmo, ja, kurwa. Się uniósł troszkę Adam, ale to nic. Wracamy do spokojnej, pozytywnej atmosfery w podcaście, tak? Jest luźno. U nas jest luźno. I teraz zobaczcie, Luźno przy kawie. Na moje słowa, publiczność bije brawo, że tak jest. No, tak jest. No, nawet... Tak, to jest tłum, który idzie z pochodniami. Tak, nawet prezydent. Na adres Krasna, myślnik Gosia. Nawet prezydent śpiewa. Och, jak pięknie. No, i tyle. Pięknie. Dobrze, pięknie. Bardzo pięknie. Proszę bardzo, ja już się uzewnętrzniłem, że tak powiem, ponarzekałem, już na pewno nikt nie będzie słuchał tego podcastu, ale mam nadzieję, że się... A, jeszcze będę miał jeden temat. A, kurczę, to ja mogę wrzucić jeszcze, wtrącić taki jeden krótki dosyć. Nie, no to dawaj, mamy jeszcze chwilę. 12 minut do końca odcinka zostało. Ale taki sympatyczny, unikatowy dosyć. Dawaj. Kiedyś chyba częściej, ale wciąż mówimy nieraz o takich ciekawych kampaniach marketingowych. Heinz zrobił taką kampanię, która uważam, że jest bardzo, bardzo fajna, bardzo ciekawa. Wypuścili taki spot, w którym najpierw pokazują, to możecie nawet sobie puścić, słuchacze, zalinkujemy oczywiście, pokazują różne tatuaże z ketchupem Heinz, które no lepsze i gorsze, no nie zawsze to wygląda pięknie, ale wychodzą naprzeciw ludziom, którzy chcą sobie zrobić tatuaż z etykietką Heinza albo z ketchupem Heinza. A są tacy ludzie? Wypuszczają limitowaną edycję 100 opakowań ketchupu, 100 buteleczek ketchupu, gdzie etykietki są szablonami. To się stencil nazywa chyba? Tak. Adam, tak, a jakie pytanie? Czy są bez kitu? Ale bez kitu, zastanówmy się nad tym, czy są ludzie, którzy chcą wytatuować sobie etykiety ketchupu Heinza? Ty, spójrz na... Ja rozumiem LPK na przykład na dupie sobie wytatuować, nie? Czy na łydeczce, ale Heinza? Co w tym jest zajebistego? Wchodzisz do... No, ale... Posłuchaj, jesteś na imprezie, Maciej, nie? Wracacie do domu, ona mówi, zdejmij tą koszulkę, nie? Albo wiesz, ferwaś zdejmujesz, ona patrzy, mówi, kurwa, ja też lubię Heinza.
Zajebiste, nie? Uwierz, są gorsze. On tam na piersi, nie? Kochasz mnie czy tego Hańca, nie? A on tutaj, wiesz, pokazuje, że tutaj między tym swetrem naturalnym, że tak powiem, wyłania się Hańc, tomato ketchup. Nie, no z dupy, no. Ale właśnie widzisz, że już w tym spocie, który jest tam w artykule nowym marketingu, widać, że są ludzie, którzy sobie tatuowali Hańca. Wyszła limitowana edycja 100 Maciej pewnie. Znaczy, butelek ketchupu. No. 100 butelek ketchupu. To jest niedużo. No, które są odklejaną etykietą, którą możesz sobie elegancko przyłożyć tam z odpowiednim, no ja nie robiłem sobie tatuaży, więc nie wiem dokładnie jak to działa, ale możesz generalnie odbić sobie to na ręku i masz wzór na idealny tatuaż. Ale tylko Hańca. Na ręku? No, na nodze, na piersi, żeby pokazać komuś swoją miłość, tak, na czole, na czole to nie wiem, to ktoś musiałby chyba duże czoło mieć. Znam takiego, czekaj. No, super. Eggman? Czy to Eggman? Tylko nie Eggman. Tylko nie Eggman, proszę, nie, zamknę się w sobie, nie, ratunku. Dziękujemy, no, to już było tyle rozmowy z Maćkiem. Aha, nie mogę, bo nie mam, jesteście na wspólnym kanale. Dobra, Maciej, masz farta dzisiaj, nie? No, dziękuję, fajnie. Dziękuję bardzo. Znaczy, i co, Maciek, kupiłbyś taką butelkę? Ja, no właśnie tutaj pojawia się moje pytanie. Nie, ja raczej nie. Ale tu pojawia się moje pytanie. Jak jest ich tylko 100, to ile one kosztują? No właśnie. Jak je kupić? Jak to ma działać? Zawsze intrygują mnie takie limitowane edycje. Jak to jest jakieś dzieło sztuki, czy jakieś, nie wiem, specjalna edycja butów, albo coś takiego, no to pewnie jest, jakie są jakieś dropy, jakieś losowania, nie wiem, może, nie wiem, jak to się rozwiązuje. A jak to jest ketchup? To też znaczy jest się otwarty specjalny sklep na ketchup i potem na jakimś rynku wtórnym. O, może powinniśmy ketchupu za $300, znaczy, 3000, nie wiem. Niewątpliwie może to mieć wartość kolekcjonerską, tak? No bo odklejana etykieta, gorzej jak będziesz miał to postawione na stole, a twój mały brzdącek, że tak powiem, podejdzie i powie zajebiste, zajebiste, nie? Tak między zęby, czyli glaga gu, gu, gaga gigi i odklei sobie to z tej butelki, nie? I tam kolorowankę. I kolorowankę z tego walnie, że tak powiem, o, fajny szablon do kolorowania. Wocławek, no prędzej bym na dupie sobie Wocławek zrobił niż Hańca. Ja generalnie uważam, ale Wocławek łagodny, że była sprawa jasna, niepikantna, nie? Ale żeby... Adam, myślę, że jak już tam stworzysz co nieco na profilu Allegro Krasna Gosia, to może wysłać link do ketchupu Wocławek, do działu marketingu, tutaj z nowego marketingu. Myślę, że wystarczy 10 butelek, ale jak ty jedną weźmiesz, to chyba zrobimy o tym odcinek specjalny. Dobrze, to jakby jestem całkowicie za, więc możemy tak naprawdę w ten sposób oznaczajcie ketchup Wocławek, robimy to, słuchajcie, Adam B. tatuuje sobie etykietę ketchupu Wocławek specjalnie dla was. Więc tak, powiem tak, generalnie rozumiem kwestię rzeczy limitowanych, bo dobry przyjaciel Michał jakby jest kolekcjonerem, w sensie kolekcjonerem i sprzedawcą. Ketchupów. Nie ketchupów, generalnie militariów, ale potrafi, co jest dość obrzydliwe dla niektórych osób, na przykład wejść i zanurkować głębiej do kosza na śmieci, ale wyciągnąć z tego na przykład obraz, który, no był taki jeden obraz, który klient mu przyniósł gdzieś tam, był znaleziony na śmietniku, obojętnie, czy był przy tym śmietniku, bo klient wyrzucał, powiedział, że weźmie, ale powiedział, że wtedy musisz mu zapłacić, miał powiedzieć cenę, klient powiedział tą cenę, więc akceptacja była po dwóch stronach. Obraz sprzedany, kupiony za 3000, sprzedany za 80 tysięcy. No więc jakby tutaj chodzi o umiejętności. I niewątpliwie taka butelka, która jest w nakładzie 100, znaczy butelka jest jedna prawdopodobnie, tylko etykieta jest do tego dorobiona, 100 sztuk, to teraz tak, zwróćcie uwagę, że to musiałby być, kurwa, sztuczny ketchup w środku, bo pytanie, czy ten ketchup przez lata, kurwa, 10-15, nie sfermentuje tak, że ta butelka nie wybuchnie, tak? Nie mam żadnego pojęcia. Wiesz, no bo teraz... Opróżnisz, zjesz ketchup, wymyjesz butelkę, wlejesz tam farbę. Pytanie, czy on nie straci tego waloru limitowanego tak naprawdę. Czyli... To tego trzeba, jak w tych wszystkich wojnach magazynowych i tak dalej, jest takie, że no ja od ciebie tego nie kupię, ale znam gościa, który się na tym zna. No jest dokładnie. Znawca ketchupu. Trzeba podejść, no, mam wielką kolekcję Włocławków i tam... No i właśnie... ketchupu z McDonalda. No właśnie o tym mówię. I wtedy właśnie podchodzi taki mordy i taka morda tobie dokładnie mówi, co masz zrobić, nie? Powiem tak... Pomysł pewnie jest fajny, bardziej żebyśmy o tym powiedzieli. Gdzie to można kupić? Wydaje mi się, że będzie można to kupić przez neta. Gdzie? Tylko prawdopodobnie w Stanach, tak? Bo tylko na tyle tam są dziwni, że będą tatuowali sobie logo Hańca na piersi czy na dupsku. U nas tylko Wocławek. U nas tylko Wocławek.
albo RP trzecia czy czwarta, Budniczki. Nie wiem, która z kolei już teraz jest, nie? Więc tak by było. No. A swoją drogą... Sprzedam lifehacka, jakby ktoś bardzo chciał sobie wytatuować logo, etykietkę Heinza, to nawet nie trzeba tego zrobić, bo można sobie tatuować bez tego wzoru i też zrobić to świetnie. Tak, tak zakładam. Nie, żebym się znał, ale... Masakra. Tak mi się wydaje. Ale czy to będzie 1:1, Maciej? No, nie wiem. No może nie, może nie. No. Aczkolwiek jak tak sobie wygooglowałem Heinz Label Tattoo, to są tutaj naprawdę mocne pozycje. To czekaj, tak, aż też to kliknę. Hej, dobra. Czyli jednak ktoś to musi robić. Kurwa, a no, ludzie tak. Naprawdę sobie robią takie rzeczy? Naprawdę, nie ma rzeczy, której myślę ludzie... Nawet Ed Sheeran ma tatuaż z etykietą Heinza. Nie, ale to jest dla beki chyba. No nie, on ma Becky, naprawdę. Ale ma taki tatuaż. Ale on ma naprawdę? No naprawdę ma. To może od niego to się wzięło w ogóle, żeby to wytatuować. O, Ed Sheeran Heinz tatu. Tak, to jest autentyk. Najpopularniejsze zdjęcie to jest jego tatuaż. Ty, i ta butelka tego keczupu od Eda Sheerana, znaczy butelka keczupu that features Ed Sheeran's infamous Heinz tattoo has sold for more than $1,800, czyli $1,800. A powstała butelka Heinza wzorowana na tatuażu Eda Sheerana z etykietą Heinza. Wow, to już jest imponujące. Nie, dobra, ja nie chcę się tatuować, bo już tak pomyślałem, że sprzedamy butelkę, przekażemy pieniądze na dobre cele tutaj, ale nie, LPK, nie, dobra, nikt tego nie kupi pewnie, nie, dobra. Nie, no, ale to w Ameryce, no, widzisz, tacy dziwne. Nie, dobra. Nie, kończmy. To jest dziwne. Dobrze. To co, przenieśmy się, a jeszcze ważna rzecz, bo musimy tutaj na zakończenie jeszcze. Czy coś może chcecie jeszcze dodać? Ja bym coś dodał, ale to taki długi temat, więc myślę, że zostawię go na naszą dogrywkę. No dobrze, to w takim razie ja tutaj robię 56-44, to będzie nasza końcówka, ale zanim to zapraszamy do Patreona, patreon.com/lpkpodcast, tam są ekstra odcinki flat white'owe, w których ciągniemy te tematy, których nie dokończyliśmy podczas naszego odcinka. No i jeszcze jedna bardzo, ale to bardzo ważna informacja. Maciuś? Z kodem LPK 2023 20% zniżki na kawawbiurze.pl na kawę marki Wenecja. Wenecja. Tak jest. Tak jest, teraz Wenecja. Wenecja, mam tu ładnie zdjęcie zrobione na tle choinki, teraz wleci niedługo na nasze sociale. Ale Wenecja, pamiętajcie. Proszę. Mów. A, chciałem tylko, że jeżeli ktoś na przykład słucha tego za 3 tygodnie, to już będzie 2024 rok, więc kod prawdopodobnie się zmieni. Zmieni się rzeczywiście. Więc, tak, spieszcie się, bo kody tak szybko odchodzą. Tylko do końca tego roku kod LPK 2023 na kawę marki Wenecja na stronie kawawibrze.pl z kodem tym 20% zniżki już w przyszłym roku nie będzie działał ten kod, więc jakby ktoś chciał wytatuować sobie etykietę z logo Wenecja, to słuchajcie, dajcie znać, to jest możliwe. To jest możliwe. Dwa, no wtedy będzie 25% rabatu na stronie kawawibrze.pl. Posłuchajcie, no. Do końca życia. To nigdy tyle więcej nie było, posłuchajcie, no to naprawdę taki Black Friday w kumulacji, kurwa, 2023, więc gorąco polecamy. Dziękujemy oczywiście, firmie kawawbiurze.pl za wspieranie nas i wspieranie podcastu i to, że wy, drodzy słuchacze, możecie wypić tak dobre kawy, a już oro prawie cała spita jest przepyszna, więc gorąco zachęcamy. A my się co, chłopaki, chyba przeniesiemy na koniec flata i tam też trochę pogadamy o tych ekstra długich tematach, więc jakby ktoś chciał, patreon.com/lpkpodcast. Ekstra długich i ekstra ciekawych. Zawsze są ciekawe. Tym samym was żegnamy, jak i znikamy niczym mgła rozpylona z gaśnicy w pięknym holu sejmowym. Niczym płomienie na świeczniku. Niczym płomienie na świeczniku z piękną mgłą. Mgniemy w mgle. Dziękujemy wam bardzo. Życzymy wam udanego tygodnia i do usłyszenia przed świętami. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. Słuchaliście LPK Podcast. Zapraszamy na www.luźnoprzykawie.pl. Do usłyszenia jak zawsze w piątek, punktualnie o 7 rano.